Witam Państwa na drugim spotkaniu z cyklu otwartych seminariów zatytułowanych Powołanie życiowe i zawodowe kobiety i mężczyzny w myśli Edyty Stein i Karola Wojtyły. Przypomnę tylko, że program jest realizowany w ramach programu Dziedzictwo Edyty Stein, a realizowany jest przez Towarzystwo imienia Edyty Stein we współpracy z Centrum Historii Zajezdnia. Dzisiejsze spotkanie jest zatytułowane Uczestnictwo i rozwój osoby, a prowadzi, tak jak poprzednio, dr Henryk Jarosiewicz. I proszę tutaj dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji poznać pana Henryka, o kilka słów tytułem przedstawienia. Dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście lepiej słuchać kogoś, kogo znamy troszkę bliżej. Jestem psychologiem i koncentruję się tutaj rzeczywiście na zjawiskach psychologicznych. Również ojcem piątki dzieci. Cieszę się, że mogę tutaj podzielić się takim doświadczeniem związanym właśnie z problematyką wychowania. Dlatego, że jako psycholog zajmuję się doradztwem zawodowym, czyli pomocą w ukierunkowaniu kariery zawodowej. I tutaj wiele lat temu spotkałem się z pismami Edyty Stein na temat etosu zawodów kobiecych i męskich. Dlatego w tym miejscu nie mówię specjalnie o całej twórczości Edyty Stein, a wyłącznie koncentruję się na tym wszystkim, co związane jest z problematyką rozwoju charakteru, który przygotowuje nas do życia, do kariery życiowej. No i te wykłady właśnie temu poświęciłem, czyli chciałem wypreparować z nauczania Edyty Stein to wszystko, co prowadzi do zrozumienia, czym jest charakter, jakie ma znaczenie w życiu człowieka. No i drugi aspekt, ponieważ mówimy tutaj o kilku postaciach, no to również sięgam do nauczania Karola Wojtyły. Tam również są głębokie źródła refleksji na temat tego, czym jest wola człowieka, jego charakter, w jaki sposób przygotowuje się, dojrzewa do życia, więc chciałem porównać te dwie postaci Edyty Stein i Karola Wojtyły. No i jest to cykl pięciu wykładów dzisiaj. Pierwszy wykład koncentrował się na zjawisku przeżycia, więc czymś bardzo osobistym w nas, a dzisiaj będę mówił, jak w tym przeżyciu pączkuje zrozumienie, kim my jesteśmy jako osoby, czym jest nasza wola. No i cieszę się, że jest taka okazja, żeby o tym wszystkim tutaj porozmawiać. Jeszcze raz witam tych wszystkich, którzy są na dzisiejszym wykładzie, są nowe twarze, a zatem na początek będzie chwila powtórzenia tego, o czym wcześniej już mówiliśmy. Cały cykl nazywa się Powołanie życiowe i zawodowe kobiety i mężczyzny w ujęciu Edyty Stein i Karola Wojtyły. Jest to seria pięciu wykładów oraz potem planujemy warsztaty na temat kształcenia charakteru. Dzisiaj drugi temat, uczestnictwo i rozwój osoby. Jak ostatnio wspominałem, sięgam do dwóch zasadniczych prac. Właściwie są to dwie pierwsze prace i Karola Wojtyły, i Edyty Stein. W 1947 roku pojawiła się praca Rozważania o istocie człowieka Karola Wojtyły. Natomiast praca doktorska Edyty Stein nosi tytuł o zagadnieniu wczucia i jest to również próba rekonstruowania tego, kim jest człowiek. Roman Ingarden, kiedy scharakteryzował twórczość Edyty Stein, to stwierdził, że właściwie ją interesuje nie tylko przeżycie, ale to, co przeżycie pokazuje we wnętrzu człowieka, czyli jaki właściwie jest człowiek, jak jest zbudowany, skonstruowany. No i to oczywiście nie jest proste zagadnienie, dlatego trzeba najpierw uporządkować pewne pole operacji intelektualnej, co zrobiliśmy ostatnio, zbudowaliśmy pewien model, zaplecze teoretyczne. Dzisiaj na bazie tego modelu sięgniemy dalej do zrekonstruowania tego, w jaki sposób człowiek kształtuje swoje czyny. Punktem wyjścia jest przeżycie, a dzisiaj mówimy o osobie, w jaki sposób rodzi się niejako w naszym wnętrzu to, co nazywamy potem osobą, w jaki sposób ta osoba się rozwija. I oczywiście, jeżeli Edyta Stein mówi, że dane nam jest przeżycie drugiej osoby, drugi podmiot, no to ktoś zapyta, no dobrze,
No ale co jest treścią tego przeżycia? Bo gdybyśmy na przykład powiedzieli, że dane nam są myśli drugiego człowieka, no to jest oczywista sprawa, że ktoś zapyta, no dobrze, no to o czym myśli ten człowiek? Skąd czerpie treści swojego myślenia? Podobnie dzisiaj chcę zastanowić się, na co wskazują właściwie te przeżycia, to znaczy, co jest ich treścią, skąd biorą się te przeżycia w życiu wewnętrznym człowieka. No i to nam wskaże na fenomen osoby. To wcale nie tak łatwo pokazać, kim czy też czym jest osoba i w jaki sposób się rodzi, ponieważ temat jest taki osoba i uczestnictwo, no to możemy już przypuszczać, że właśnie ten moment rodzenia się osoby, osobowości, to jest zjawisko uczestnictwa. Podobnie jak poprzednio cztery punkty, najpierw szybciutko wrócimy do tego, co już było powiedziane, a więc jeszcze przypomnę, jakie to cztery światy odnajdujemy w psychice człowieka. Następnie osoba jako podmiot, czyli coś konkretnego, co żyje i działa, oraz osoba jako struktura świadomościowa. I w końcu to, co najistotniejsze, uczestnictwo, które pokazuje, w jaki sposób rodzi się osoba, w jaki sposób się rozwija. No i w końcu oczywiście dyskusja, ponieważ rodzą się rozmaite pytania, na które chcielibyśmy również znać odpowiedź. Czyli pierwsza rzecz, gdzie jesteśmy. Można powiedzieć, że mówiliśmy o czterech takich rozmaitych światach w duszy człowieka, w jego wnętrzu. I te światy sobie wyobraziliśmy. Przetoczyłem znakomite zdanie Arystotelesa, że dusza nigdy nie myśli bez pomocy wyobrażenia. Dlatego jeżeli chcemy myśleć o człowieku, musimy sobie jakoś wyobrazić jego wnętrze, jego życie psychiczne. No i właśnie za pomocą wyobraźni budujemy sobie model podmiotu. Model to z definicji jest jakieś wyobrażenie umysłowe. Można powiedzieć, że w rozmaitych naukach budujemy sobie modele. Każdy z nas szybko przypomni sobie model Układu Słonecznego, a więc Słońce, planety poukładane, model Wrocławia, czyli mapa jakaś, model biologiczny, pantofelek, a więc jakaś komórka. Oczywiście te modele są wyłącznie rekonstrukcją umysłową. Nikt nigdy nie widział w ten sposób Układu Słonecznego, nikt tak nie widział Wrocławia, jak on jest przedstawiony na mapie. I w tym modelu, a więc w pewnej mapie poznawczej, wyróżniłem cztery różne krainy. Pierwsza kraina, najbardziej oczywista, to jest nasza biologia, nasze ciało jako coś materialnego, dotykalnego. Możemy to ciało obserwować. No i w tym ciele mówimy, że są tak zwane władze psychiczne, które powodują, że to ciało jest zdolne do życia, do poznawania, do funkcjonowania. Z kolei na bazie władz tych zmysłowych, a więc uczuć, przeżyć, rekonstruujemy sobie wnętrze, które nazywamy mroczną krainą. Jest to świat, w którym gromadzą się rozmaite nasze przeżycia. Potocznie mówimy świadomość, teoretycznie najlepszym terminem jest tutaj serca, więc to wszystko, co wytwarzają przeżycia wtedy, kiedy doznajemy świata. Więc te dwa światy są takie zupełnie, można powiedzieć, oczywiste. Każdy z nas i żyje, i przeżywa. Trzeci świat, który nazwałem krainą oświeconych, jest to odzwierciedlenie naszej wiedzy. My nie tylko w jakiś sposób poznajemy rzeczywistość, ale budujemy sobie jakiś obraz tej rzeczywistości, a zatem jest to jakieś intelektualne wyobrażenie świata, w którym żyjemy. I czwarta jak gdyby sekcja w naszej psychice, to jest to wszystko, co składa się na nasze myślenia, a więc pojmowanie, funkcjonowanie intelektualne, wydawanie sądów. Ale na tym nie koniec, dlatego że oprócz takich czterech podstawowych światów, czyli naszej biologii, naszych uczuć, naszej wiedzy i myślenia oraz obrazów rzeczywistości, pojawiają się pewne dodatkowe jak gdyby zjawiska, które powodują, że człowiek jest wyjątkową zupełnie istotą. No i mówiliśmy, że jest takie zjawisko jak uwewnętrznienie, interioryzacja, więc to, co wymyślimy, możemy do swojego wnętrza niejako przyjąć, uznać, że to istnieje, no i wtedy tworzymy sobie pewne przeżycia, których geneza jest umysłowa. Na przykład możemy sobie wyobrazić krasnoludka, możemy sobie wyobrazić wróżkę i te wyobrażenia również możemy zinterioryzować, czyli stają się one
materią naszego przeżywania. Tego rodzaju przeżycie nazywamy artefaktami, czyli wytworami sztuki. Człowiek nie tylko wyobraża sobie to, co obserwuje, ale może stworzyć zupełnie nowe wyobrażenia. No i czwarta funkcja, o której mówiłem, to są pewne intelektualne przedstawienia rzeczywistości. Nie tylko sobie odzwierciedlamy świat taki, jaki on jest, ale tworzymy pewne umysłowe przedstawienia, czyli na tym właściwie polega cała nauka. Przedstawiamy sobie rzeczywistość w postaci umysłowej, intelektualnej. Więc te rozmaite zjawiska, można powiedzieć, że widzimy w człowieku, ale widzimy tylko oczyma teorii, oczyma właśnie naszego myślenia. I tutaj można by dodać, co nam daje tego typu funkcjonowanie właśnie kreatywne, a więc tworzenie pewnych artefaktów. Jest to właśnie podstawa tego, że my przemieniamy się własnym, a niejako wysiłkiem. Tutaj bardzo piękny jest fragment, który Jan Paweł II zamieścił w Veritatis Splendor, mianowicie nawiązuje tam do myśliciela Grzegorza z Nysy, który mówiąc o życiu Mojżesza daje taką piękną, że tak powiem, myśl. Cytuję, że wszystkie istoty podlegające wzrastaniu nie pozostają na zawsze takie same, ale przechodzą wciąż z jednego stanu do innego, poddane nieustannej przemianie, na lepsze lub gorsze. Otóż, mówi dalej, podlegać przemianie znaczy rodzić się wciąż na nowo. Tu jednak narodziny nie są następstwem działania zewnętrznego, jak to jest w przypadku istot cielesnych. Są skutkiem wolnego wyboru. Także w pewien sposób to my sami jesteśmy własnymi rodzicami. Samodzielnie stwarzamy samych siebie i poprzez nasze wybory nadajemy sobie taki kształt, jakiego pragniemy. Myśl zupełnie wyjątkowa, jak prowadzę zajęcia z psychologii rozwoju człowieka, no to zastanawiamy się, czym jest rozwój. No i najczęściej w podręcznikach mówi się, no rozwój jest to po prostu zmiana, zmieniamy się. Natomiast tutaj mamy zupełnie inne ujęcie. Rozwój jest to przemiana tego wszystkiego, co w nas jest. Rozwój jest to jak gdyby stwarzanie swojego przyszłego kształtu, czyli rodzenie się wciąż na nowo. Można powiedzieć, że my sami jesteśmy przyczyną swojego rozwoju. A więc taka jest moc, taka jest potęga naszej wyobraźni, naszego myślenia, że możemy kształtować sami siebie. I teraz rzecz najistotniejsza, mówię o tych obrazach, nazwałem te obrazy krainą Eikon, czyli właśnie to, co wszystko widzimy w świetle naszego intelektu. I ktoś powie, że ludzie oświeceni, ludzie wiedzy również tworzą sobie pewne wyobrażenia umysłowe, ale jest pewna różnica. Otóż co innego tworzyć obrazy na bazie wiedzy, czy obrazy rzeczywistości materialnej, rzeczywistości właśnie również kosmicznej. I w tych obrazach człowiek, gdybyśmy chcieli go tam odzwierciedlić, jest rzeczą pośród rzeczy. Ma określoną wagę, określony wygląd, ale właściwie nic nie wiemy wtedy o jego życiu wewnętrznym, o tym, co czuje, co przeżywa. Można powiedzieć, że gdybyśmy nawet chcieli do jego wnętrza jakoś wniknąć, czyli do jego organizmu zajrzeć, do jego tkanki mózgowej i tak dalej, to jeszcze nie będzie to wnętrze, o które nam chodzi. To będzie tylko wnętrze jego ciała, natomiast nam chodzi o wnętrze naszego człowieczeństwa, naszego myślenia. A więc jak powstaje nasze własne ja? Nie nasz organizm, nie nasze ciało, wyobrażenie tego, ale nasze własne ja. Proszę zwrócić uwagę, że ja jest tak zwanym zaimkiem osobowym. To znaczy, że ten wyraz ja oznacza coś, co nazywamy osobą. A zatem gdzie w naszym modelu jest osoba, w jaki sposób moglibyśmy tą osobę sobie zrekonstruować. No i tutaj znowuż musimy wrócić do przeżyć, ponieważ przeżycia są właśnie tą materią, w której również możemy odnaleźć osobę. Więc jeszcze raz wracamy do tego, co William James nazwał świadomością, strumieniem przeżyć, tym wszystkim, co jest niematerialne, co jest właśnie ulotne. I w psychologii najczęściej, jak myślimy o świadomości, o uczuciach, to mówimy coś ulotnego, tak jak strumień, który płynie i nie wiadomo właściwie, co w nim się pojawi. Natomiast Roman Ingarden podał metaforę, która wydaje mi się znacznie trafniejsza, kiedy myślimy o tym, czym jest nasze życie uczuciowe, nasza świadomość. Mianowicie porównał świadomość do melodii.
moglibyśmy powiedzieć, że nasza natura są to nuty i te nuty pod wpływem świata, doznań rozmaitych wytwarzają muzykę, są grane jak gdyby. Kiedy doznajemy relacji ze światem, powstaje właśnie coś, co nazwalibyśmy przeżyciem albo melodią. Więc bardzo dobra metafora, ponieważ wskazuje, że jest to coś bardzo ulotnego, a zarazem związanego z tym, kim my jesteśmy. Tak jak nie ma melodii bez nut, bez klawiszy, jakiegoś instrumentu, tak samo nie ma przeżyć bez naszej natury, która doznaje rozmaitych relacji ze światem. I oczywiście my te relacje przeżywamy, to znaczy, że orientujemy się, jakie one dla nas są. Nie tylko, co mnie otacza, ale czy to, co mnie otacza, jest dla mnie dobre czy złe. W pewien sposób można powiedzieć, że dzięki przeżyciom dany jestem sam sobie niejako od środka, niejako od tego właśnie, co pokazuje mi moje wnętrze. Więc to jest bardzo ważny szlak, że tak powiem, poznawania samego siebie, czyli jestem dany sam sobie od wewnątrz. No i tu pytanie, skąd to wiemy? No mamy właśnie taki zmysł nazywany od zarania historii, psychologii, filozofii, introspekcją, czyli odczuwamy świat swoich przeżyć, odczuwamy przyjemności, przykrości, odczuwamy, czy ta sytuacja jest dla nas dobra, czy zła, czy jest za gorąco, czy jest odpowiednia temperatura i tak dalej. Więc introspekcja jest to tak zwana obiektywna subiektywność. Można powiedzieć, że nauki fizykalne jest to świat obiektywny, rzeczowy. Możemy tylko subiektywnie do niego podejść, a więc uznać, że coś mi jest potrzebne albo niepotrzebne. Natomiast psycholog interesuje się tym, co subiektywne, ale to, co jest subiektywne, dane jest w postaci obiektywnej, ponieważ my to oglądamy, my to poznajemy. A więc sięgamy do swoich uczuć na dwa właściwie sposoby. Z jednej strony odczuwam przyjemność, przykrość, a z drugiej strony to właśnie, co odkryła Edyta Stein, jest drugi kanał, czyli tak zwane wczucie. Wczucie można by tutaj oczywiście przybliżyć, tak jak mówiliśmy, jako uchwycenie relacji ze światem. Czy ta relacja jest dla mnie dobra czy zła, odpowiednia czy nieodpowiednia. Nazywamy też czasami to intuicją albo orientacją. Orientuję się, czy moje położenie życiowe jest korzystne, czy niekorzystne. Właśnie wczuwam się, czy ktoś mnie kocha, czy raczej tylko udaje, że mnie kocha. No i teraz te wczucia są w jakiś sposób transporterem naszego świata wewnętrznego do myślenia. No i my sobie jakoś to wszystko, ten materiał odzwierciedlamy. U dziecka jest to na przykład taki sposób, że dziecko wyobraża sobie świat w rozmaitych kolorach. Jak robimy testy małym dzieciom, dajemy im kredki, no i widzimy, czy dziecko rysuje świat w kolorach jasnych, czy raczej ciemnych. To świadczy o tym, w jaki sposób ten świat jest przeżywany. Z drugiej strony nasze odczucia są w jakiś sposób wyrażane. Widzimy właśnie ekspresję uczuciową, wyraz uczuć, widzimy, że ktoś jest smutny albo wesoły. Trzeci sposób oczywiście jest właściwy człowiekowi, no po prostu mówimy, że jestem smutny, że jestem zakochany, że jestem zdezorientowany, a więc słowo wydaje się być tutaj takim najbardziej dojrzałym sposobem wyrażania tego, co stwierdzamy w naszym wnętrzu. No i w końcu to, co było finałem naszego ostatniego spotkania. Ludzka natura jest w pewien sposób dramatyczna. Karol Wojtyła właśnie dał taką piękną myślę, że z jednej strony coś w nas się dzieje, więc doznajemy świata, przeżywamy ten świat, a z drugiej strony my działamy w tym świecie. I bardzo często między dzianiem się a działaniem następuje pewna niespójność. Ktoś mówi tak, no tyle się we mnie dzieje, że w ogóle już nie potrafię niczego planowo zrobić, a więc wymyka mi się jak gdyby działanie z rąk, bo za dużo przeżywam. Ale ktoś inny powie inaczej. Pracuję, jestem bardzo sprawny, wszystko robię planowo, ale właściwie niczego nie przeżywam. Jestem jakiś taki właśnie pozbawiony chęci do życia, więc druga skrajność, samodziałanie bez życia uczuciowego również nie jest zbyt korzystne. No więc można powiedzieć, że chodzi tutaj o pewną równowagę. Z jednej strony świat uczuć, przeżyć, a z drugiej strony świat mojego własnego działania. No i to jest właśnie intuicję, jaką Karol Wojtyła zawarł w swojej kolejnej wielkiej pracy na temat człowieka, osoba i czyn. Osoba nie jest tylko kimś, czy osobą, czy bytem, który przeżywa uczuciowo, który właśnie ma ten świat wewnętrzny, ale również działa, wyraża się w czynie, zmienia świat, w którym żyje, więc między osobą a tym, co w niej się dzieje, właśnie jest takie
takie głębokie napięcie. I można powiedzieć, że tutaj sięgamy do tego wątku, o którym pisze bardzo często i wiele Edyta Stein, mianowicie między poznaniem a przeżyciem jest pewne napięcie. No i tutaj zacytuję dosyć takie czytelne ujęcie tych dwóch światów, no bo po to właśnie tu się spotykamy, żeby sięgnąć również do tego, co Edyta Stein pisze. Pisze o poznaniu tak, że są to akty teoretyczne, akty spostrzegania, przedstawiania sobie czegoś, wnioskowania, myślenia. W tych aktach jestem skierowana na obiekt. Także ja i akty, które we mnie się dzieją, są mi właściwie obce. Można by pomyśleć, żeby pewien podmiot żyjący wyłącznie w teoretycznych aktach miał przed sobą świat przedmiotów, nie uświadamiając sobie nigdy siebie samego i swej świadomości, nie będąc sam dla siebie obecny. No sytuacja właściwie nawet, byśmy powiedzieli, dramatyczna, ponieważ zupełnie gdzieś ginie nam świat wewnętrznych odczuć. Z drugiej strony mówi o tym, że przeżycie otwiera na ja empiryczne, właśnie na obecność osoby. Mówi, że w czuciu przeżywa on nie tylko obiekty, ale sam siebie. Przeżywa uczucia jako pochodzące z głębi swego ja. Tym samym powiadamy zarazem, że to przeżywające siebie ja nie jest czystym ja, gdyż czyste ja nie ma żadnej głębi. Ja zaś, przeżywane w uczuciu, posiada warstwy różnej głębokości, które się odsłaniają, gdy wytryskują z nich uczucia. I to jest właśnie pewien ślad, który teraz będę rozwijał, mianowicie poprzez uczucia możemy dotrzeć do różnych warstw naszego właśnie bytu, do naszej ludzkiej natury, więc uczucia są jak gdyby metodą wnikania w coraz głębsze warstwy naszego człowieczeństwa. I w końcu można mówić o tym, że poznajemy samą osobę. W trzecim rozdziale pisze o konstytucji osoby w przeżyciach uczuciowych. Mianowicie przeżycie, jak już mówiłem, otwiera na własne ja. Mówi, że uczuciem jest ten sam akt, o ile występuje jako pochodzący z ja albo odsłaniający pewną warstwę mojego ja. Przy tym, żeby uczucia, ich wytryskiwanie z ja i samo to ja uczynić obiektem we właściwym tego słowa znaczeniu, trzeba jeszcze szczególnego zwrócenia uwagi. Właściwie cała fenomenologia jest niczym innym jak zwracaniem uwagi na to, co stwierdzamy w swoim wnętrzu. Ponieważ, mówi dalej, nie sprowadza mi przed oczy czegoś, co by przedtem wcale nie było mi obecne jako obiekt. Zwrócenie się bowiem na uczucia nie jest przejściem od jednej reprezentacji obiektu do innej, lecz zobiektywizowaniem czegoś subiektywnego. To jest właśnie metoda. Obiektywizacja zjawisk subiektywnych, czyli podmiotowych. Można powiedzieć właściwie, że cała psychologia nie jest niczym innym, tylko nauką, która czerpie właśnie z tego źródła, jakim jest subiektywność, ale subiektywność obiektywna, czyli analizowana metodycznie. I wówczas właśnie możemy mówić o tym, kiedy przeżywamy, że doświadczamy woli w postaci pasywnej, a więc woli, w której coś tam się dzieje, woli, która ulega rozmaitym, byśmy powiedzieli, pragnieniom, uczuciom, pożądaniom i tak dalej. I w ten sposób między wolą a tym, co czyni osoba, zaczyna się właśnie pojawiać pewne napięcie. I to napięcie właśnie znowuż można ująć jako napięcie między poznaniem a przeżyciem. Tu jeszcze raz właśnie sięgnijmy do tego trzeciego rozdziału. Mówi tak, że przeżycia nie spostrzegam, ale przeżywam. Dopiero w spostrzeżeniu wewnętrznym, w nowych aktach, w których dane jest przedtem nieistniejące dla nas przypomnienie, reprezentuje się ono także jako objawienie duszy i jej własności albo zdolności. Można powiedzieć, że dusza w inny sposób nie może nam ujawnić sama siebie, jak tylko właśnie w tym przeżyciu wewnętrznej. I tutaj mówi, że w zalewającej nas radości, w rozdzierającym bólu, w samym ich rozgrywaniu się, bez tego, żeby były one dane w nowych aktach, zdaję sobie sprawę namiętności i z pozycji, jaką zajmuje ona w moim ja. Nie spostrzegam, mówi, lecz ją przeżywam. To jest zupełnie inna jak gdyby droga. My nie możemy spostrzegać tych zjawisk subiektywnych, tylko możemy je przeżywać. Natomiast uprzedmiotowienie tych przeżytych własności
jak i uczuć jest możliwe i jest ono bezwarunkowo konieczne, jeżeli ma się o nich cokolwiek powiedzieć. A zatem trzeba tego wysiłku właśnie intelektualnego, żeby o tych zjawiskach subiektywnych zacząć w sposób rzeczowy myśleć i do tego właśnie potrzebujemy pewnych narzędzi pojęciowych, pewnych map poznawczych i tak dalej. A w takim razie, kiedy już mówimy o objawianiu się duszy, trzeba zrozumieć, jak tą duszę rozumie Edyta Stein, w jaki sposób ją opisuje, bo często właśnie mówimy, że człowiek jest duszą żyjącą, że mamy duszę i ciało, natomiast nie bardzo wiadomo, co przez termin dusza moglibyśmy rozumieć. Więc w tym zjawisku Edyta Stein wyróżnia rozmaite warstwy albo poziomy zjawisk psychicznych. A więc zauważa, że dzięki wczuciu sięgamy do rozmaitych warstw w naszej istocie, w naszym właśnie życiu. I tutaj dotykamy wątku, który w historii, filozofii, psychologii już nieraz był, że tak powiem, pokazywany, że są rozmaite światy w naszym wnętrzu. Właśnie cztery światy. Jest to bardzo stara tradycja, od chociażby na pytanie uczonego w prawie, co czynić, aby odziedziczyć życie wieczne, Pan odsyła go do Księgi Powtórzonego Prawa. A tam mamy wymaganie, które daje bardzo wiele do myślenia. Cytuję, będziesz miłował Pana, Boga Twego z całego serca, z całej duszy, całą Twą siłą i całą Twą myślą, a bliźniego swego jak siebie. I to jest właśnie bardzo interesujące pytanie. Dlaczego cztery razy pojawia się cała dusza, cały umysł, cała siła, całe serce? Można by przypuścić, że można mówić o tych światach na różnych głębiach jak gdyby. I to jest właśnie faktycznie to, co tutaj można zrekonstruować, że w tych czterech światach mamy jeszcze jak gdyby różne warstwy. No i tutaj nasz model, że tak powiem, uzyskuje dodatkowy poziom. Dalej mamy cztery światy, jak tutaj Państwo widzicie, natomiast w każdym tych światów pojawia się jak gdyby pewne centrum. A więc z jednej strony mamy wiedzę, te wszystkie spostrzeżenia, które widzimy, ale z drugiej strony mamy przedstawienie świata, coś, co jest niezależne właściwie od tej wiedzy. To przedstawienie jest stabilne, to co spostrzegamy nieustannie się zmienia, ale nasze przedstawienie, nasza mapa rzeczywistości jest w jakiś sposób stabilna. Z drugiej strony mamy jakieś wrażenia, wyobrażenia, to co nazywamy właśnie tym światem intelektualnym, ale w tym świecie powstaje obraz rzeczywistości i w tym obrazie wydziela się ja, jakiś obraz siebie, obraz świata i relacje między tymi dwoma strukturami. To jest zupełnie inne zjawisko niż tylko wrażenia i wyobrażenia. A więc całą mocą oznaczałoby nie tylko na bazie swojej wyobraźni, tych wrażeń, ale na bazie właśnie tej mapy rzeczywistości. Mówimy często o sercu, no ale w sercu mamy i uczucia, i cielesne, i rozmaite inne, ale mamy też nasze dążenia. To jest coś stabilnego, to jest coś, co właśnie sam chcę osiągnąć w życiu, a nie tylko co pojawia mi się pod wpływem aktualnej sytuacji, więc serce ma jak gdyby pewne płytsze warstwy, a tą najgłębszą warstwą jest moje dążenie. No i czwarty świat, jak mówimy, całą duszą, to znaczy nie tylko ciałem, nie tylko zmysłami, ale również swoją wolą. Tym najwyższym poziomem naszego bytu jest to, co nazywamy wolą i właśnie tą wolą Edyta Stein i Karol Wojtyła bardzo dużo się zajmują, jak gdyby pokazując, że to, co człowiek czyni, wynika z jego woli. No więc czyn, całą mocą i całą duszą trzeba działać. Działanie jest wyrazem woli, która ulega uczuciom i wiedzy lub też działanie wyraża czyn osoby, czyli jego własne działanie, które tworzy. I Wojtyła mówi, że człowiek tworzy swoje działanie, ono jest sprawcze, to znaczy nie tylko jest refleksem świata, tego, co nas otacza, ale my sami, że tak powiem, sprawiamy to, co się pojawia. Więc wola tutaj nie jest użyta do działania takiego tu i teraz, ale zaczyna żyć zupełnie nowym życiem, wyraża osobę. I właśnie ten wyraz osoby nazywamy najczęściej jej charakterem. Z drugiej strony działanie jest wolne, ponieważ wyraża odczytaną prawdę o rzeczywistości. Działanie nie tylko jest wyrazem wiedzy, ale prawdy, a więc czegoś zupełnie innego, prawdy o sobie samym również. Jeżeli stwierdzam, że jestem mężczyzną,
no to mam wtedy tożsamość klarowną, wiem coś o swojej naturze, kim jestem. Jeżeli stwierdzam, że jestem małżonkiem, no to wyrażam prawdę o mojej wspólnocie z żoną. Jeżeli stwierdzam, że jestem ojcem, no to jest pewna prawda o wspólnocie, którą tworzę razem z żoną. Więc to są jak gdyby sprawy, które kształtują naszą tożsamość. No i właśnie w tej tożsamości najistotniejszą, że tak powiem, cząstką jest to, co nazywamy obraz osoby, czy też właśnie odczytanie tej treści, kim jest osoba. Jak mówimy, że bardzo ważną sprawą dla człowieka jest jego tożsamość, no to nic innego jak właśnie treść, która kształtuje nasze własne ja. Więc drugi punkt to jest i nowy zupełnie, to jest osoba jako podmiot, jako byt, który żyje, które może być oglądane z zewnątrz, a z drugiej strony jako struktura świadomościowa, jako coś zupełnie innego niż tylko zjawisko materialne. Więc pytamy się tutaj, co oznacza ten termin osoba dokładnie, w jaki sposób można by go, by ten termin przybliżyć. No i tutaj, kiedy mówiliśmy o pojęciu duszy, to często mówimy, że dusza jest rozmaita. Może być dusza zmysłowa, więc taka, która reaguje na to, co dostarczają zmysły, ale też może być dusza myśląca. Już cytując Arystotelesa wspomniałem, że człowiek jest istotą, która z jednej strony żyje uczuciami, ale z drugiej strony myśli za pomocą wyobrażeń, więc zupełnie jest innym światem. Więc termin dusza, jak analizujemy go w psychologii, wskazuje na całego człowieka, na coś, na kogoś, kto istnieje, kto działa. Ale wszystko, co nas otacza, właściwie jest podmiotem. I krzesła są podmiotami, i komputer, który właśnie tutaj mam, jest podmiotem, gdyż z definicji podmiot to nic innego jak coś, co samo istnieje i w jakiś tam sposób funkcjonuje. Więc przedmiot materialny istnieje, działa siłą grawitacji, naciska na podłoże. Podmiot roślinny zupełnie inaczej działa, bardzo mocno potrafi rozsadzić roślinka skałę, w której wyrasta, więc to działanie jest zupełnie inne niż działanie rzeczy. Podmiot zwierzęcy działa jeszcze inaczej. Zwierzę nie tylko istnieje, nie tylko naciska na podłoże, ale biega, ściga nas, może nas pogryźć, a więc jego działanie jest zupełnie inne. A jeszcze inaczej działa podmiot ludzki, podmiot osobowy. Tutaj wręcz niełatwo pokazać, co jest istotą tego działania człowieka i właśnie to chcemy teraz zrekonstruować, na czym polega właściwie sens ludzkiego działania, a nie tylko działania każdego podmiotu. Więc zwykle się sądzi, to jest raczej powierzchowne stwierdzenie, że człowiek jest podmiotem, ale trzeba dopowiedzieć, jakim podmiotem. Jest w nas i to, co jest roślinne, wegetacja, i to, co jest zmysłowe, czyli mamy zmysły, i to, co jest również ponadzmysłowe, czyli świat osobowy. No i tutaj znowuż można sięgnąć do tej myśli Arystotelesa, który mówi, gdy chodzi o duszę myślącą, wyobrażenia są dla niej prawie tym, czym dla duszy zmysłowej są spostrzeżenia. Dla tej to racji dusza nie myśli nigdy bez wyobrażenia. To jest myśl ważna, jeszcze raz do niej wracam, dlatego że chcę pokazać teraz, że zaczynając żyć umysłowo, nie odrywamy się od świata zmysłowego, tylko używamy tego, czego dostarcza świat zmysłowy, a więc wrażeń i wyobrażeń, żeby z tego materiału zbudować właśnie zupełnie inny poziom funkcjonowania, czyli właśnie życie umysłowe. Dlatego teraz pojawia się bardzo interesujący problem. No dobrze, no to w takim razie na czym polega różnica między funkcjonowaniem zwierzęcia, funkcjonowaniem człowieka? Czy da się w ogóle nazwać jakoś tą różnicę? Czy my po prostu nie jesteśmy tylko, że tak powiem, pewnym troszkę wyższym poziomem życia zmysłowego? I w naszym modelu da się to bardzo wyraźnie odróżnić. Mianowicie to, co związane jest z psychiką zwierząt, to jest orientacja w sytuacji i tak zwane zjawiska aktowe, to znaczy sytuacje działające nasze zmysły wytwarza i treści poznania, czy jak mówimy wiedzę zmysłową, i z drugiej strony pojawiają się zjawiska takie jak przeżycia cielesne. A więc można powiedzieć, że wytworem bycia w sytuacji u zwierzęcia jest również to, co nazwalibyśmy uczuciem, ale jest to uczucie związane właśnie ze stanem organizmu.
No i między uczuciem, które się pojawia w danej sytuacji, a wiedzą zmysłową, pojawiają się rozmaite skojarzenia, powiązania i wtedy można powiedzieć, że zwierzę uczy się być w sytuacji na bazie swoich zmysłów. W pewien sposób jest zdeterminowany tymi zjawiskami. Można powiedzieć, że nie jest w stanie wyjść poza swoje uczucie i poza swoją wiedzę zmysłową i nie ma tutaj miejsca na to wszystko, co nazwalibyśmy refleksją, to co stwierdzamy u człowieka. Natomiast człowiek jest również uwarunkowany tym, co ma w swoich zmysłach, a więc tymi uczuciami zmysłowymi i wiedzą zmysłową, ale jako dusza myśląca, duchowa, tworzy również zjawiska tak zwane nieaktowe, czyli takie, które odrywają się od tego, co dzieje się w materii ciała. I są to właśnie te dwa zjawiska, o których mówiłem. Z jednej strony refleksja, a więc mogę na podstawie obrazów rzeczywistości tworzyć zupełnie nowe pojęcia, znaczenia i tak dalej. I wybór celu, który określa moje własne dążenie, a nie tylko to, co pojawia się w moim życiu uczuciowym, zmysłowym, czyli mogę dążyć do rzeczy, które są nawet sprzeczne z moimi uczuciami. Z jednej strony przeżywam przykrość, ponieważ lekarstwo jest przykre, a jednocześnie dążę do tego, żeby osiągnąć zdrowie, więc działam pomimo tej przykrości, wybierając to, co jest słuszne, co jest dobre. Jedno i drugie, i refleksja, i wybór własnych celów jest związane z ja, a więc z osobą, która zaczyna kierować swoim własnym rozwojem. O ile rozwój zwierzęcia jest związany z sytuacją, z tym, czego uczy się w sytuacji, o tyle rozwój człowieka jest związany z tą przemianą, która powodowana jest przez jego własne ja. I tutaj w naszym modelu dochodzi zupełnie inne piętro, jak widzimy. Z jednej strony mamy zjawiska aktowe, czy takie, które związane są ze stanami naszego ciała, uczucia cielesne i poznanie zmysłowe, a z drugiej strony pojawiają się zjawiska nieaktowe, które są nazwane artefaktami. W pewien sposób to my sami tworzymy swoje życie. Artefakt to nic innego jak wytwór sztuki. Można powiedzieć, że życie człowieka jest wytworem jego własnego wysiłku, jego własnych wyborów, jego własnych przemyśleń, refleksji tego, czy pojmuje rzeczywistość, czy nie pojmuje, a najbardziej tego, w jaki sposób pojmuje sam siebie, co myśli o samym sobie. Więc to oczywiście jest niesłychanie ważny i przełomowy moment, że sami siebie stwarzamy, jak cytowałem za Grzegorzem z Nysy, rodzimy samych siebie. Podsumujmy w takim razie to, co tutaj się nam pojawia. Więc w naszym modelu mówimy o osobie, wskazując na trzy właściwie światy. Z jednej strony jest to natura osobowa, czyli to, co mam z faktu tego, że urodziłem się jako człowiek. Z drugiej strony mamy strukturę przeżyciową, czyli stan świadomości. Jest to osoba przeżyta. Można powiedzieć, że zupełnie coś innego, nie tylko to, kim, jaki jestem biologicznie, ale w to, w jaki sposób sam siebie przeżywam. I to jest typowe dla fenomenologii w koncepcji Schallera właśnie osoba jest strukturą przeżyciową, strukturą świadomości. Ale trzeci świat, tam gdzie mówimy o obrazie rzeczywistości, jest to odzwierciedlenie osoby. I właśnie to odzwierciedlenie i swoich uczuć, i swojego własnego wyglądu oznaczamy zaimkiem ja. Jest to, można powiedzieć, wytwór wczucia, uchwycenia relacji. Czy ja jestem taki jak inni, czy się od innych różnię, czy jestem kochany, czy wchodzę w te relacje, na których mi zależy. Więc wczuwając się, chwytam relacje osoba-osoba. To już nie jest zjawisko wyłącznie zmysłowe, to jest zupełnie inny poziom funkcjonowania. No i ten zaimek ja jest również wytworem refleksji, czyli tego, w jaki sposób ja sobie przedstawiam sam siebie. Czasami bywa tak, że moje przedstawienie siebie odrywa się od ja przeżywanego. Tutaj można przytoczyć wielką myśl Alfreda Adlera, który jest uważany za twórcę psychologii osobowości. On zauważył, że człowiek potrafi żyć w dwóch światach. Z jednej strony odczuwa, że jest słaby, chory, że jest niekochany, a więc jego pozycja w życiu jest jakaś niekorzystna, ma kompleksy, ale z drugiej strony może sobie wytworzyć wyobrażenie siebie będące pewnego rodzaju kontrapunktem, stworzyć ja wielkościowe, że jest
zdolny, że jest kochany, że jest właśnie wybitny i tak dalej. I między tym ja realnym, a tym ja właśnie wytworzonym często właśnie pojawia się zupełnie przepaść, bo przyjemnie jest wyobrazić sobie, że bierze się górę nad swoim starszym bratem. Co prawda zawsze mam poczucie, że jestem słabszy, ale w swoich fantazjach, wyobrażeniach można zupełnie inaczej to ułożyć. Więc w pewien sposób mamy władzę nad tym swoim wyobrażeniem, możemy je kreować tak lub inaczej. Więc zobaczmy, co na ten temat, na temat właśnie tej relacji ja i ciało mówi Edyta Stein w czwartym paragrafie swojej pracy Ja i ciało. W podpunkcie C mówi dusza i ciało, przyczynowość psychofizyczna. To jest bardzo interesujące, jak ona wyraźnie potrafi te dwa światy odróżnić, a więc świat substancjalny, a więc jednostką ludzką, od świata, który powstaje właśnie dzięki przeżyciu, dzięki życiu uczuciowego. Mówi w ten sposób, że ta zależność przeżyć od wpływów ciała jest istotnym rysem charakterystycznym tego, co psychiczne. Wszystko, co psychiczne, jest świadomością związaną z ciałem. To bardzo ważna myśl, bo niektórzy mogą sądzić, że świadomość jest oderwana wręcz od stanu naszego ciała, że możemy tworzyć treści swojej świadomości. I tutaj pojawia się bardzo ważny wątek dyskusyjny, mianowicie można by powiedzieć w ten sposób, że Karol Wojtyła wychodzi od tomizmu, a więc od twardego realizmu świętego Tomasza Arystotelesa i idzie w kierunku fenomenologii, czyli właśnie dodaje do tego zjawiska przeżyciowe, coś, co jest bardziej jak gdyby subiektywnego. Z drugiej strony Edyta Stein wychodzi od fenomenologii, od zjawisk przeżyciowych i zmierza w swojej twórczości w kierunku tomizmu. W pewien sposób te dwa kierunki myślenia przecinają się, ale nie zanika między nimi pewien wątek dyskusyjny, mianowicie on polega na tym, że fenomenologii według Karola Wojtyły można by przypuszczać, że jesteśmy twórcami swoich własnych przeżyć. A więc, że nie są one związane z naszym ciałem, tylko że możemy jak gdyby te przeżycia wręcz kreować. I tutaj Edyta Stein mówi, że jest to świadomość związana z ciałem. I dodaje, że w obrębie tego obszaru przeżycia psychiczne związane z ciałem różnią się istotnie od tych, które w sposób pozaistotny noszą na sobie charakter psychiczny, od realizacji życia duchowego. To, co właśnie już wspomniałem, że my możemy tworzyć artefakty, czyli wyobrazić sobie siebie. To będzie zjawisko duchowe. I to zjawisko duchowe, czyli moje własne wyobrażenia, również są przeżywane. No i dodaje, kontynuuje swoją myśl, że dusza, jako substancjalna jednostka objawiająca się w pojedynczych przeżyciach psychicznych, jest ufundowana w ciele, tworzy w nim indywiduum psychofizyczne. Czyli mamy tutaj jak gdyby jednak podkreślenie realizmu, że nie jest to zupełnie świat subiektywności takiej tworzonej przez sam podmiot. I druga myśl, która tutaj jest dosyć ważna i idzie w kierunku właśnie tego widzenia, jaki podaje Karol Wojtyła, że w tych przeżyciach konstytuuje się osoba. Mianowicie Edyta Stein mówi w ten sposób, że istnieje stara tradycja psychologiczna mówiąca, że ja konstytuuję się w uczuciach. No niesłychanie mocne stwierdzenie, to znaczy nie mogłoby to ja zaistnieć, gdyby właśnie nie było dane w postaci uczucia. W języku psychologii mówi, odróżnia się wrażenia, w których się czegoś doznaje i uczucia, w których czuję siebie, jak to, jako akty i właściwości własnego ja. Więc z jednej strony na mój obraz siebie wchodzi obraz, jaki dostarczają zmysły obserwacyjne, a więc oczy, a z drugiej strony są uczucia, w których czuję sam siebie. No i dalej tę myśl rozwija, wskazując na uczucia, w których widzę nie tylko sam siebie, ale również inne osoby. I właśnie to jest ta możliwość, że poprzez swoje uczucia mogę również mieć wgląd w życie innego człowieka. Więc pojawia się następny punkt w jej analizie, konstytucja osoby w przeżyciach uczuciowych. Uczucia, jak mówi, są zawsze czuciem czegoś. Do aktów czucia, w których odsłaniają się warstwy osobowe, należą też uczucia, które mają za swój obiekt inne osoby. Więc można powiedzieć, że uczucie
pełnił tutaj drugą funkcję, że również mamy dostęp do świata innej osoby. Jeśli, mówi, mają za swój odpowiednik wartości osobowe. I to jest właśnie bardzo istotna sprawa, że widząc drugą osobę mogę widzieć ją zmysłowo, a więc tak, jak jest mi dana przez zmysły, ale mogę też uchwycić jej wartość jako osoby. I mówi, że prezentują się w aktach zakorzenionych w innej głębi niż czucie wartości nieosobowych. I tym samym odsłaniają warstwy, których w żaden sposób nie można przeżyć w sobie. Wtedy uchwycenie cudzych osób jest konstytutywne dla własnej osoby. To jest zupełnie coś uderzającego, że możemy sobie wyobrazić sytuację, że dziecko przeżywając wartość swojej mamy, swoich rodziców, niejako na tym korzysta, bo samo jeszcze nie umiałoby przeżyć swojej woli, bo jeszcze ta władza nie jest wykształcona, a już może jak gdyby kontaktować się z osobami, które używają tej woli, a więc na tym właśnie polega świat kultury. I dodaje, że oto w akcie miłości mamy wtargnięcie, wskazywanie na wartość osobową, które nie jest wartościowaniem ze względu na coś innego, lecz to ona sama jest wartościowa i ze względu na nią samą ją kochamy. Można powiedzieć, że nie kocham kogoś z uwagi na to, że dla mnie przyjemne, że jest w jakiś sposób pożyteczny, potrzebny dla mnie, ale wyłącznie dlatego, że odsłania mi się właśnie jego wartość osobowa. No i to jest coś zupełnie, zupełnie wyjątkowego. No i to oczywiście trzeba te uczucia obiektywizować, jak mówię, z jednej strony jest intuicja, że ten ktoś jest osobą, ale potem trzeba tą intuicję pogłębić, a więc ująć to w sposób podmiotowy, czyli obiektywny, a więc właściwy dla psychologii. Więc widzimy, że Edyta Stein w przeżyciu widzi niejako pewien sposób spotkania się z drugą osobą. Natomiast zobaczmy, jak osoba jest widziana przez Karola Wojtyły. W pracy Osoba i czyn pisze w ten sposób, że osoba jest to specyficzna struktura świadomościowa, która żyje w sobie tylko w właściwy sposób. Żyje mianowicie, czyli bytuje nie tylko w swoim własnym odbiciu czy odzwierciedleniu, a więc w tym obrazie samej siebie, ale żyje również w tym specyficznym samoprzeżyciu, jakie warunkuje świadomość w swojej funkcji refleksywnej. Dzięki niej człowiek, osoba, przeżywa siebie jako podmiot, jako podmiotowe ja. Przeżycie własnej podmiotowości nakłada się niejako na metafizyczną podmiotowość ludzkiego suppositum. Tu można powiedzieć, że gdybyśmy chcieli zdefiniować osobę, to musimy ją zdefiniować w dwóch wymiarach. Z jednej strony jest właśnie tym podmiotowym bytem, nazywa to Wojtyła suppositum, czy właśnie materią, konkretem, a z drugiej strony jest tym, co nakłada się na tą materię, czyli przeżyciem tego podmiotu. W tym sensie świadomość warunkuje upodmiotowienie. Czyli ten podmiot, będąc podmiotem, czyli czymś, co istnieje, musi jeszcze być sam przez siebie poznany jako osoba. I ta osoba jest reflektowana właśnie jako ja. Można powiedzieć, że tutaj widzimy, że czym innym jest być osobą, a czym innym jest reflektować jeszcze siebie jako osobę. I w ten sposób właśnie tutaj jest to ujęte, że Karol Wojtyła pisze, że ja oznacza tu podmiot, doświadczający swojej podmiotowości, w tym zatem aspekcie oznacza też osobę. Można powiedzieć, że to jest niesłychanie istotne, no tak, żeby to jakoś zilustrować, to mam tutaj taką pomoc dydaktyczną, fotografię. Jeżeli powiem, że to jest moja córka, to ktoś powie, no przepraszam, to jest tylko jej odzwierciedlenie, fotografia. Córka jest zupełnie, zupełnie innym zjawiskiem, jest podmiotem, który gdzieś tam teraz jest. Więc my czasami taki skrót, że tak powiem, stosujemy, że mówiąc ja, mamy na myśli odbicie swojego własnego ja, wyobrażenie swojego ja, a nie zawsze to ja realne, nie zawsze tą realną osobę. I czasami właśnie trzeba te dwa światy, świat przeżywanej swojej osoby, świat właśnie reflektowanej, tworzonej przez swoją wyobraźnię, niejako skonfrontować, bo może tutaj być pewna niespójność. Więc
To jest oznaczanie samego siebie przez ten zaimek. I dodaje, trzeba jednak podkreślić, że chodzi w tym studium, które on pisze, o ukazanie rzeczywistości osoby w aspekcie świadomości, nie zaś o analizę świadomości dla niej samej. To jest właśnie ta dyskusja, że fenomenologii, jak gdyby, dochodzi do tego wniosku Karol Wojtyła, ta świadomość sama tworzy swoje treści. Natomiast w tym ujęciu świadomość tylko jest przeżyciem stanu tego podmiotowego, a więc niczego nie jest w stanie stworzyć, tylko, że tak powiem, przetworzyć do innej postaci. I dodaje, że osoba jako struktura świadomościowa jest wytworem przeżycia, a nie myślenia. Jest odczytana jako sposób bycia natury osobowej, a nie wymyślona właśnie. To jest niesłychanie istotna kwestia. No i tutaj często spotykamy wątki dyskusyjne w koncepcji Karola Wojtyły. Mianowicie jest to pewna dyskusja z idealistami, którzy twierdzą, że są pewne akty samej świadomości. Wojtyła powie zupełnie inaczej. Są akty poznania, są akty życiowe, ale świadomość nie jest aktem, tylko właśnie jest przeżyciem, zjawiskiem zupełnie innej natury. No więc to jest ważna różnica. Jak do tej różnicy docieramy? Nazywa to wagą samowiedzy. To, co jak gdyby łączy te dwa światy, świat subiektywnego przeżycia i świat obrazów, które tworzę, to jest samowiedza. I Karol Wojtyła mówi, że samowiedza jak gdyby z pewnym zwornikiem. Wiedza czy samowiedza w znaczeniu tu przyjętym nie oznacza abstrakcyjnego rezultatu czy wotworu procesu poznawczego, jest zaktualizowaną potencjalnością, która umożliwia poznanie podmiotu i która aktualnie realizuje to poznanie. Dzięki samowiedzy osoba, czyli ja, ukonstytuowane podmiotowo przez świadomość, w tym znaczeniu, że przeżywające właściwą sobie podmiotowość, jest równocześnie dane sobie jako przedmiot i przedmiotowo przez siebie poznawane. To jest właśnie bardzo charakterystyczne dla myśli Karola Wojtyły, potem Jana Pawła II, że te dwa pojęcia podmiot, przedmiot są nieustannie, że tak powiem, ze sobą konfrontowane. Z jednej strony jestem podmiotem, czyli czymś subiektywnym, subiektem, a z drugiej strony ten podmiot jest nieustannie przeżywany, czyli obiektywizowany, więc staje się pewną treścią poznania, czyli treścią przedmiotową. No i tutaj bardzo wielokrotnie do tego problemu nawiązuje. Natomiast w tych rozważaniach o istocie człowieka, czyli we wczesnej swojej pracy z lat 40., była dyskusja troszkę z tak zwanym materializmem dialektycznym. Te wykłady, które wygłaszał Karol Wojtyła w Krakowie, miały jak gdyby pokazać, że człowiek nie jest materią, tylko że jest również duchem, że jest przeżyciem, że jest właśnie obrazem samego siebie, dlatego wiele uwagi poświęcił właśnie pojęciu bytu duchowego, że człowiek jest z jednej strony bytem materialnym, podmiotowym, ale aktualizuje się również w postaci właśnie przeżycia, w postaci wiedzy i w trzeci sposób w postaci obrazu samego siebie. I mówi, że podstawą tego pojęcia, więc bytu duchowego, jest coś empirycznego, tworzy ją bieg ludzkich przeżyć. Nikt z nas zatem pierwiastka duchowego nie dotyka, nie widzi, nie wyczuwa zmysłowo. Przyjmuje się go jako wniosek w drodze refleksji filozoficznej nad tym, do czego doprowadza nas analiza ludzkich przeżyć. To jest bardzo istotna rzecz, że bez przeżycia nie moglibyśmy dotknąć siebie jako zjawiska niematerialnego. I dodaje, że w oparciu o tę podstawę właśnie empiryczną tworzymy zupełnie nową, zupełnie pozytywną definicję bytu duchowego. Duszy duchowej. Jest to ustrój od materii wewnętrznie niezależny, zdolny do poznania i celowego dążenia. Bardzo istotna kwestia, że możemy, że tak powiem, definiować człowieka na dwa sposoby. To jest to pewna natura, którą uzyskujemy w drodze dziedziczenia, coś materialnego, a z drugiej strony pojawia się właśnie ustrój od materii niezależny, ustrój właśnie, który związany jest ze świadomością. Taką definicję ducha możemy z całym pokryciem, mówi dalej, utworzyć, opierając się na tym, czego nam dostarczyła wnikliwa analiza ludzkich przeżyć, w szczególności poznania zmysłowego i celowych, a wolnych dążności ludzkiej woli.
To jest właśnie myśl niesłychanie istotna, więc przypomnijmy sobie, że tym przełomem była praca Franza Brentano z 1874 roku, psychologia z empirycznego punktu widzenia, więc taka psychologia, którą budujemy na bazie doświadczenia. A tutaj Karol Wojtyła, Edyta Stein na bazie właśnie tego empirycznego doświadczenia budują pewien obraz osoby ludzkiej jako właśnie różnych światów, a nie tylko czegoś materialnego. I dodaję właściwie, żeby jeszcze mocniej to podkreślić, że mówiąc wtedy o duchowości duszy ludzkiej, stwierdzamy, że taki ustrój od materii wewnętrznie niezależny, dynamiczny, zdolny do aktów poznania celowego dążenia, tkwi u samych źródeł ludzkiego życia. Kształtuje od podstaw nasze przeżycia, stanowi jeden z konstytutywnych pierwiastków naszej ludzkiej natury. Jeden z dwóch, bo drugi nie może ulegać dla nikogo żadnej wątpliwości, jest nim materia zorganizowana w tak zwane ludzkie ciało. Więc definicja człowieka byłaby dwoista. Z jednej strony jest to ciało pośród rozmaitych ciał materialnych, a z drugiej strony zupełnie nowy świat, struktura przeżyciowa, która potem jest odzwierciedlona jako własne ja, czyli zaimek oznaczający te przeżycia. Taka jest droga dojścia do stwierdzenia i określenia duchowości ludzkiej duszy, do odkrycia ducha ludzkiego nie jako wysublimowanych procesów żyjącej materii naszego organizmu, lecz jako odrębnego pierwiastka współistniejącego i współdziałającego z materialnym ustrojem tego organizmu w kształtowaniu całości ludzkich przeżyć i aktów. Czyli dwoista, że tak powiem, ujęcie naszego bytu. No i można powiedzieć, że w takim razie jaka jest rola tego ducha w naszym życiu? Owszem, ten duch się wyłania jako struktura przeżyć, jako właśnie obraz tych przeżyć. No i tutaj ta myśl jest, że tak powiem, tak ujęta, takie podsumowanie. Widać stąd, mówi dalej, że duch wywiera wpływ na te przejawy ludzkiego życia, które wewnętrznie są związane z materią. To bardzo ważna rzecz. Nasze uczucia są wewnętrznie związane z materią, czujemy głód, czujemy zmęczenie, ale z drugiej strony na te uczucia działa właśnie nasze ja, które może je kształtować. Na tym odcinku, mówi dalej, możemy mówić o kształtowaniu naszych niższych przeżyć ze strony ducha. Więc można powiedzieć ten dramat, że coś w nas się dzieje, a ja działam, że tak powiem, wydaje się tutaj być możliwy do rozgrywania. My możemy wpływać na to, co w nas się dzieje, ale nie przez dotarcie do uczuć z zewnątrz, tylko właśnie poprzez ich kształtowanie za pomocą sił duchowych. W ogóle zaś, pisze dalej, musimy mówić o ożywianiu materii ludzkiego organizmu przez ducha. Owej duchowej duszy ludzkiej przypisujemy następujące funkcje, wymienia tu je po kolei. Po pierwsze, sprawia ona i to, że dane indywiduum ludzkie w ogóle jest, że bytuje. Jak mówiłem, byt to jest to, co samo jest, po prostu istnieje. Następnie zaś to, że jest jakim jest, a więc i to, że ma życie, życie roślinne, życie zwierzęce. I w końcu, że posiada życie duchowe, niezniszczalne, że jest po prostu duchem. To wszystko spełnia, jak mówi, dusza ludzka w materii. No więc tutaj widzimy, że nasz model czterech światów to wszystko obejmuje. Z jednej strony mamy to, co jest tym suppositum, tym ciałem naturalnym, a więc duszą ludzką. Z drugiej strony mamy życie naszego serca, nasze uczucia, nasze dążenia, głębie serca. Z trzeciej strony mamy życie umysłowe, wiedzę, przetwarzanie tej wiedzy, samowiedzę. I w czwartym świecie mamy całą swoją moc, która polega nie tylko na tym, że mam pewne wrażenia, które pozwalają mi działać, ale mogę tworzyć właśnie wyobrażenie własnego ja, mogę to ja odczytać i to ja może działać właśnie za pomocą swojej woli. Pojawia się właśnie możliwość tego, co nazywa osoba i czyn, że osoba, ja może użyć swojej natury, może posłużyć się tą swoją naturą, albo jeszcze lepiej może wyrazić się w tej naturze w postaci właśnie czynu. Więc model ten opisuje to wszystko, co do tej pory powiedzieliśmy. I ostatnia rzecz, ostatnia sekcja jak gdyby tego naszego rozważania. Jak do tego się ma uczestnictwo? Co to takiego jest uczestnictwo?
Oczywiście musimy tutaj wrócić do tego, co było początkiem naszego rozważania. Z jednej strony Edyta Stein mówi, że dane nam są cudze podmioty, ich przeżywania. To jest dane za pomocą wczucia. I te przeżycia oczywiście nie muszą być tylko przeżyciami emocji, przeżyciami tego, co się dzieje w naszym ciele. Możemy również chwytać relacje międzyosobowe. Czyli dzięki właśnie przeżyciu wiem, że ktoś jest dla mnie otwarty, że mnie kocha, że mnie akceptuje, albo odwrotnie, że nie interesuje się mną. Czyli chwytam relacje z innymi osobami. Nazywamy to intuicją. Orientuję się w swoim położeniu życiowym. Ale z drugiej strony można by się zapytać, jak już mówiłem, co jest treścią tych przeżyć. Tak jak mówiłem, jeżeli ktoś myśli, to chce wiedzieć, o czym myśli. Jeżeli ktoś przeżywa, to chce wiedzieć, no, jaka jest treść tego przeżywania. Owszem, to jest relacja, ale czy czegoś więcej nie da się o tych przeżyciach powiedzieć? No więc da się coś jeszcze dopowiedzieć, mianowicie co jest treścią życia tego, co nazywaliśmy do tej pory osobą. Czy co do takiego właściwie są te przeżycia osobowe? Owszem, osoba jest kimś, ale co jest właśnie istotą jej życia wewnętrznego. No i tutaj sięgamy jak gdyby do tej trzeciej warstwy naszego człowieczeństwa. Z jednej strony przeżycia stanu ciała, pierwsza warstwa, głód, zmęczenie. Z drugiej strony przeżycia zmysłowe, smaki, zapachy. Mówimy, że są to uczucia, które związane są właśnie z sytuacją, czyli tak zwane zmysłowe. I z trzeciej jak gdyby strony, czy na trzecim poziomie, jest to przeżycie woli. Przeżycie woli, które dlatego jest godne podkreślenia, że dzisiaj troszkę mało mówimy o zjawisku woli. Tak jakby człowiek był tylko istotą przeżyciową, tak jakby miał tylko intelekt i emocje. Mówimy często o inteligencji emocjonalnej, więc tu chcę pokazać, że jest coś znacznie głębszego niż tylko właśnie przeżywanie tego, co jest dane zmysłowo. Mianowicie swoją własną wolę również możemy przeżywać. I można powiedzieć, że wola ma znaczenie i dla Edyty Stein, dla Karola Wojtyły. Można powiedzieć, że jest to jak gdyby zwornik wręcz tego, co oni myślą o człowieku. Więc zobaczmy, w jaki sposób ta wola jest tutaj nazwana. Edyta Stein w czwartym rozdziale, czyli w kolejnym, trzeci był poświęcony temu, że mogę wczuć się w inne osoby i stwierdzić, że to są osoby. A tutaj właśnie, że tak powiem, idziemy troszkę jeszcze głębiej. Mianowicie chcemy zorientować się, nazwać, co to właściwie takiego jest ta wola, która może władać swoim ciałem. Mówi w ten sposób, że tak jak uczucie wydaje z siebie albo motywuje akty woli, na przykład przeżycie przykrości powoduje, że coś chce zrobić, tak wola uzewnętrznia się również w działaniu. Czy nie tylko wola ulega uczuciom, mówimy, że to jest takie działanie trochę pasjo, rezonuje ze swoim uczuciem, ale również ta wola może działać trochę niezależnie od uczucia. Działanie jest zawsze stwarzaniem czegoś przedtem nieistniejącego. I podaje trzy jak gdyby takie aspekty. Mówi, że owemu fiat, a więc decyzji woli, odpowiada fieri, stawanie się tego, co chciane. I facere, podmiotu woli w działaniu. Zaraz sobie to na naszym modelu pokażemy. Działanie owo ukazuje się jako coś najzupełniej wywołanego przez wolę i jako wypełnienie owego chcenia. Ale chciane jest działanie jako całość, a nie każdy krok. Można powiedzieć, że chcenie pojawia się jako taka substancja nadrzędna nad wszystkim, co dzieje się w naszym bycie. I tutaj w naszym modelu to widzimy, że ja, a więc ten podmiot wyobrażony, podmiot właśnie duchowy, nakazuje, to jest fiat, sobie samemu, swojej woli, czym? I przez to ta wola staje się jakaś facere. Facere to znaczy właśnie wytwór tego czynu. I tutaj właśnie Edyta Stein widzi istotę charakteru, że ile razy my używamy swojej woli, to ona zaczyna kształtować nas samych właśnie w postać pewnego charakteru. Człowiek z charakterem to jest ktoś, kto dzięki tym właśnie nakazom woli, dzięki temu fiat, staje się jakiś, przeobleka właśnie pewien charakter. Natomiast fieri oznacza właśnie to, do czego my dążymy. A więc w pewien sposób, zanim zacznę coś już robić, to pojawia się pragnienie, dążenie do tego celu.
I ten cel jak gdyby jest przygotowaniem już późniejszego działania. Więc trzy jak gdyby aspekty. Fiat, niech się stanie. Fieri, że to się pomału staje w moim sercu, w moich pragnieniach. I w końcu, kiedy działam, trzecie zjawisko, które nazywa tutaj właśnie stawanie się już tego zjawiska nazywanego charakterem. I bardzo to często pojawia się tutaj w jej rozmyślaniach. Mówi, że tak jak w własnych źródłowych aktach duchowych, własna, tak też w aktach przeżytych we wczuciu, konstytuuje się cudza osoba. W jaki sposób się konstytuuje? Otóż każde działanie drugiego człowieka przeżywam jako wypływające z pewnego chcenia. To nie jest tak, że widzę człowieka tylko w jego ruchliwości, w jego uczuciowości, w jego właśnie wyrazach uczuciowych. Ja widzę właśnie, że to wypływa z jego chcenia, z jego woli. Przez to dana mi jest zarazem pewna warstwa jego osoby i pewien obszar wartości zasadniczo dostępnych jego doświadczeniu, który znów w sensowny sposób motywuje oczekiwanie przyszłych możliwych aktów jego woli i działań. Czy mówiąc inaczej, widząc jego charakter, mogę przewidywać, mogę czegoś oczekiwać po tym człowieku. Pojedyncze działanie, pisze dalej, a tak samo jakiś pojedynczy wyraz cielesny, jedno spojrzenie albo jeden uśmiech może mi przez to zapewnić wejrzenie w rdzeń osoby. Można powiedzieć, że ona tutaj dostrzega właśnie to uchwycenie, ten wgląd, jaki to jest człowiek, sam rdzeń osoby, czyli właśnie jego wola. Popatrzmy, jak to widzi Karol Wojtyła, bo on również próbuje właśnie umiejscowić jakoś tą wolę. Więc Wojtyła odróżnia dwa stany jak gdyby woli, dwie odmiany. Wolę pasjo, coś się we mnie dzieje, i wolę akcjo, ja działam. Pierwsze nazywa przeżyciem podmiotowości, czyli podmiot, w którym coś tam się dzieje, jest przeżywany. Na przykład przeżywam, że jestem zmęczony albo że jestem zakochany, rozmaite właśnie stany pasywne. Coś się po prostu wydarzyło. Ale z drugiej strony mówię o przeżyciu sprawczości. I wtedy jest to właśnie wola, która nie ulega tylko temu, co naturalne, ale zaczyna to, co naturalne, właśnie kształtować. I tutaj dobrym wyrazem jest sprawczość. To ja jestem sprawcą czegoś, a nie moje uczucia. Ale w takim razie, gdzie jest źródło tej sprawczości? No właśnie we własnym ja. To ja jak gdyby jest przyczyną takiego, a nie innego funkcjonowania osoby. Więc można powiedzieć, jak przejść do tej sprawczości? W jaki sposób uzyskać władanie nad swoim własnym życiem? W jaki sposób to życie, można powiedzieć, uduchowić, tak? No i można powiedzieć, że jest to kwestia dojrzewania. Dojrzewania, które polega na tym, jak mówi Edyta Stein, że ja wczuwam się w inne osoby i przez to coś korzystam, dojrzewam. Natomiast u Wojtyły jest inny termin, który właśnie gwarantuje to dojrzewanie, czyli uzyskanie władzy nad samym sobą, i nazywa to tą zdolność uczestnictwem. I popatrzmy, w jaki sposób sytuuje to uczestnictwo, jak ważne jest uczestnictwo. W pracy osoba i czyn mamy cztery duże rozdziały i czwarty rozdział jest koncepcją uczestnictwa. Można powiedzieć, że wszystkie rozważania Karola Wojtyły zmierzają do tego, żeby wykazać, że być człowiekiem jest to uczestniczyć. Edyta Stein być może powiedziała, że być osobą jest wczuwać się w inne osoby. To jest mniej więcej to samo, tylko że troszkę inaczej nazwane. Więc teraz nas interesuje, w jaki sposób to uczestnictwo ma się do wczucia, o czym cały czas mówimy. W każdym razie widać, że na pewno jest to coś niesłychanie istotnego, bo dzięki uczestnictwu my dojrzewamy. Więc popatrzmy, na czym to dojrzewanie mogłoby polegać. W rozdziale drugim, w trzecim paragrafie mówi tak, to jest tytuł rozdziału, że człowiek tworzy siebie przez czyn. I mówi, że jest to baza ludzkiego etosu, czyli właśnie tego, w jaki sposób tworzy on sam siebie. I tutaj cytat bardzo taki treściwy mówi, że wraz ze sprawczością i transcendencją przychodzi szczególna zależność działania od osoby. Człowiek nie jest tylko sprawcą swojego działania, ale także jego twórcą. Do istoty sprawczości należy zaistnienie czegoś tam, wywołanie jakiegoś zaistnienia, czyli to właśnie to fiat według Edyty Stein. I zaistnienie skutku, czy właśnie tego facele, tego charakteru. Natomiast do istoty twórczości, mówi, należy ukształtowanie dzieła,
To jest właśnie to, co Edyta Stein nazywa fieri, a więc to stawanie się tego ludzkiego działania. Działanie jest poniekąd dziełem człowieka. I wydawałoby się, że to takie proste, zwyczajne zdanie, natomiast żeby zrozumieć głębię tego zdania, trzeba wiedzieć, co oznacza termin działanie. Według klasycznej definicji Arystotelesa, którą potem tomiści przejmują, działać to oznacza dwie rzeczy. Coś, z czymś się kontaktuje i wywiera wpływ, zmienia to coś, z czym się kontaktuje. A więc jeżeli dotykam ciepłą ręką chłodnej dłoni, to wtedy następuje zmiana. Ta chłodna się ogrzewa. Musiał być jakiś kontakt. Jest to jakaś zmiana właśnie. Ale to działanie tutaj wydaje się być czymś mechanicznym. Komputer pracuje, działa, to naciska na podłoże, czyli działa. Natomiast działanie ludzkie, duchowe jest zupełnie inaczej skonstruowane. I właśnie teraz chcę, żebyśmy przez chwilę zastanowili się, czym różni się działanie osoby od działania każdego innego, nawet rośliny, zwierzęcia, tak, a nawet takiego prostego działania, że chce ogrzać właśnie czyjąś dłoń. I tutaj Wojtyła sięga do myśli Romana Ingardena. Pamiętamy, że Ingarden właśnie równolegle z Edytą Stein studiowali u Husserla. Więc Ingarden mówi na temat twórczości moralnej, właśnie twórczości samego siebie następująco. Podmiot sam swoimi czynami jak gdyby siebie stwarza, a co najmniej przetwarza. Nie byłoby go w pewnej mierze takiego, jakim się ostatecznie w toku swego życia czynami swoimi stwarza, gdyby nie te czyny jego. I dodaje, że widział to wśród współczesnych najdobitniej może Rilke, pod nim dopiero Scheller, Heidegger, egzystencjaliści. Egzystencjalizm, właśnie czy pewna refleksja na tym, w jaki sposób człowiek przeżywa swoje działanie. Nie tylko jego skutek, że jest skuteczny jak w zarządzaniu. Ja pracuję w psychologii zarządzania, więc menedżer musi być sprawny i skuteczny, ale żeby tworzyć to działanie, żeby to działanie jak gdyby się pojawiało i dojrzewało, właśnie całe wychowanie na tym polega, żeby ludzkie działanie nie było tylko prostym, mechanicznym działaniem, tylko właśnie czymś, co wyrazi jego głębię, jego stan przeżyć, stan ducha. No więc tutaj spróbujmy w takim razie, już przechodząc do tego, co najistotniejsze, zobaczyć, że pomiędzy dzianiem się a działaniem jest to, co Karol Wojtyła nazywa transcendencją, czyli przekroczeniem samego siebie. Popatrzcie Państwo, czasami ktoś idzie i liczy płytki na chodniku i nagle refleksja, aha, co ja robię, idę i liczę płytki na chodniku. Następuje jak gdyby rozdwojenie. Jest ten, który coś robi, jest ten, który to, co robi, widzi niejako z góry, reflektuje. Nastąpiło pewne rozdwojenie. Jest ktoś, kto żyje i działa, jest ktoś, kto jak gdyby pojawia się ponad tym działającym. Więc jest to, co nazywamy transcendencją, czy człowiek jest zdolny do przekroczenia samego siebie. Jak przekroczy samego siebie, to może sam siebie zacząć kształtować. Kształtować właśnie również swoje działanie. Więc można powiedzieć, że to przekroczenie samego siebie według Karola Wojtyły jest możliwe dzięki uczestnictwu. Że bez uczestnictwa nie mógłby przekroczyć samego siebie, nie mógłby zacząć działać w sposób właśnie duchowy, czyli mówiąc krótko, nie mógłby ani tworzyć, ani być odpowiedzialny za swoje działanie, bo by wszystko robił mechanicznie tak, jak wszystko, co go otacza. Oczywiście zwierzę nie tworzy swojego działania, ono działa instynktownie, uczy się właśnie. To nie jest tworzenie, to jest właśnie funkcjonowanie w rytmie tego świata. Więc waga uczestnictwa polega na tym, że to pozwala w tym napięciu dramatu przejść w stronę działania. Nie tylko ulegam temu, co się dzieje we mnie, ale przejmuję jak gdyby inicjatywy i zaczynam działać, zaczynam być sprawcą swojego własnego życia. No więc jeżeli zapytamy się, co to jest działanie osoby całą duszą i całą mocą, a nie tylko właśnie tymi płytszymi warstwami, to trzeba to zreflektować, że działanie to nie jest coś mechanicznego, tak jak maszyna, jak drzewo rośnie, jak zwierzę biegnie i poluje inne zwierzęta. Człowiek właśnie działa tworząc tak zwane artefakty, czyli wytwory sztuki. Mam pomysł na to, co zrobię. Tworzę sobie przedstawienie rzeczywistości. W tym przedstawieniu określam cele, do których będę dążył. Wybieram
pewne cele na teraz, a inne odkładam na potem. To wszystko jest kwestia właśnie refleksji, a więc może być, że człowiek konstruuje najpierw swoje działania, zanim zacznie działać. Może być, że więcej działa wewnętrznie, zanim działa, niż potem już nawet w tym działaniu. Dlatego w człowieku widzimy cele i sposoby, czyli charakter, a nie tylko oglądamy, jak on się porusza, jakie ma grymasy i tak dalej. Może powiedzieć, że skoro pan Kowalski jako architekt stworzył to osiedle, no to nikt tego nie widział, jak to stworzył, że miał pomysł, koncepcję, że sobie to wszystko rozrysował. Widzimy tylko robotników, którzy właśnie potem tam budują, stawiają te cegły. Więc co innego właśnie tworzyć działania, co innego potem widok tego działania taki zewnętrzny, że ktoś tam właśnie to zbudował. Tutaj taki przykład mi przyszedł do głowy, że na pytanie, kto zgładził Jana Chrzciciela, odpowiedź będzie oczywiście Herod. No ale oczywiście nie swoimi rękami, tak? Nawet nie znamy nazwiska tego żołnierza, który odciął mu głowę, no bo przyczyną tego działania właśnie był Herod, jego wola i tak dalej. Więc mówimy, że winę ponosi ręka, a nie tylko miecz. I mamy bardzo wiele przykładów tego, co nazywamy uczestnictwem, tylko trzeba właśnie skierować na to uwagę. No, na przykład kobieta mówi, idę i urodzę dziecko. No, jakby tak się chwilę zastanowić, to nie jest takie oczywiste, no bo mogę powiedzieć, idę i posprzątam, tak, idę i skopię sobie coś tam w ogródku. Natomiast tutaj to jest zupełnie coś innego. Przecież ona mówi o tym, że jest uczestnikiem pewnej wspólnoty, tak, że urodzi dziecko, ponieważ ma wspólnotę życia ze swoim mężem. Bez męża oczywiście by tego dziecka nie mogła urodzić. Więc można powiedzieć, że czasami tak lakonicznie mówimy, że coś robimy, ale tak naprawdę nie robimy tego sami, tylko dlatego, że uczestniczymy właśnie w jakiejś organizacji, w czymś większym od samego siebie, czyli ani nie mężczyzna, ani nie kobieta coś robią, tylko wspólnie właśnie uczestniczą w pewnym zupełnie nowym świecie. Tutaj Rzymianie często mawiali, chcąc zdefiniować człowieka, że człowiek jest to ktoś, kto się urodził z innego człowieka. Dlaczego? No bo nie znamy ani jednego przypadku, żeby ktoś miał inne źródło zaistnienia. Można by powiedzieć analogicznie, kim jest osoba. Osoba to jest ktoś, kto się urodził z innej osoby, kto uczestniczy właśnie w życiu innej osoby. Więc można powiedzieć, że my się poczynamy poprzez właśnie uczestnictwo w życiu innej osoby. I Karol Wojtyła kilkakrotnie właśnie próbuje przybliżyć to pojęcie uczestnictwa, tego właśnie wczucia się w świat drugiej osoby. Mówi tak, uczestniczyć to nie znaczy tylko brać udział od zewnątrz, ale to znaczy mieć coś z istoty tej rzeczy, tej doskonałości, w której się uczestniczy, w sobie. Czy można powiedzieć, że tak jakbym chciał wziąć kredyt na jakąś inwestycję, no to pożyczam więcej pieniędzy, niż sam mógłbym zadysponować tym. Na przykład ktoś uczestniczy, mówi, we władzy rządzącego, ma w sobie coś z samej istoty tej władzy. Nie w takim stopniu oczywiście, jak ten, kto władzą tą rozporządza w całej pewni, ale w jakimś ograniczonym zakresie. Niemniej jest to w istocie ta sama władza, do tego samego gatunku spraw się odnosząca, chociaż nie w tym samym stopniu posiadana. No, gdy chodzi o władzę, no, wyobraźmy sobie młodego policjanta, który ubiera mundur, prawda, no i staje nagle na drodze i z całą potęgą tego, co reprezentuje teraz właśnie władza, kieruje ruchem. Ktoś powie, no nie własną siłą przecież, no bo nie stać go na to, żeby mógł pokonać właśnie rozmaite zagrożenia, ale on uczestniczy właśnie w czymś większym, tak? I właśnie przez to uczestnictwo rozporządza większą możliwością niż tylko tym, co miałby sam z siebie. Uczestniczymy w naturze drugiego, pisze znowuż tutaj Karol Wojtyła dalej. Mając uczestnictwo w czyjejś naturze, nie tylko zależymy od niego, ale należymy do niego w sposób bardzo wewnętrzny. Nosimy w sobie jakiś istotny rys tego, do którego należymy przez owo wewnętrzne uczestnictwo. Często właśnie chłopak spiera się z innym chłopakiem, no i mówi, no ale ja mam tatę, prawda? Ja tu rozporządzam większą siłą. A ten, kto nie ma taty, akurat oczywiście nie czuje w sobie takiej mocy, dlatego, że on nie ma tego wsparcia w sobie.
I mówi dalej tak, że jesteśmy z Nim związani w ten sposób, że również coś z Niego, z Jego istoty jest w nas. On wtedy może w nas niejako odnaleźć siebie przez uwrys czy też przymiot, przez który my uczestniczymy w Jego naturze. Co więcej, przez takie uczestnictwo sami wewnętrznie do Niego się upodabniamy, stajemy się poniekąd drugim ja. Oczywiście w takim stopniu, na jaki pozwala nam nasilenie owego uczestnictwa. Więc uczestnictwo jak gdyby pozwala czuć się tym mocnym Ojcem, czuć się właśnie tą mocną armią i tak dalej. W pewien sposób jesteśmy częścią większej całości. I to jest właśnie to, o czym tutaj mówimy, że człowiek przekracza w pewien sposób sam siebie. No jeżeli mówimy o takim psychologicznym już czysto znaczeniu uczestnictwa, no to polega ono na tym, że osoba wybiera coś nie dlatego, że sama chce, ale dla tej racji, że tego chce ktoś inny, kto reprezentuje wspólnotę. Więc jeżeli można powiedzieć, że mój tato ma pewną wolę i coś tam chce zrobić, to ja również uczestniczę w tej woli i mogę to samo próbować robić. Więc dzięki uczestnictwu sama osoba staje się zdolna do funkcjonowania w obrębie większej całości. Już nawet małe dzieci, kiedy bawią się, one stają się kimś innym. Zabawa jest bardzo ważnym elementem rozwoju dziecka, no bo wtedy ono właśnie uczestniczy w postaci symbolicznej w zupełnie w innej rzeczywistości. W ten sposób można powiedzieć, że ja ustępuję miejsca ty. Ja czuję się tak mocno jak mój tato, jak moja mama. Ustępuję miejsca my. Więc w rozwoju człowieka ty poprzedza własne ja. Dziecko utożsamia się z matką. Może być zanim powiem, kim ja jestem, już wiem, kim jest moja mama, kim jest mój tato, a więc żyję jak gdyby na kredyt ich życiem. Więc jest to pewna czynność, to uczestnictwo. Jest to wybór tego, czego chce ktoś inny, z kim podmiot się identyfikuje. Może być, ja staję się właśnie tą drugą osobą. Natomiast jako wytwór jest to nowy stan osoby, która chce więcej niż to, co dla samej siebie. Jest to gotowość działania we wspólnocie. Już małe dzieci bawią się w rodzinę, więc nie robią tego, co jest im potrzebne, tylko jak gdyby wchodzą w buty tych osób starszych od siebie. Więc to jest niesłychanie ważne zjawisko i tutaj, żeby znowuż to jakoś podsumować, można powiedzieć, że nie jest to tak, jak się w psychologii społecznej dzisiaj mówi, że to wspólnota na nas wywiera wpływ. Psychologia społeczna ma taką zasadniczą tezę, że jestem ja, jednostka, jest grupa, która wywiera na mnie wpływ. Może być, że ja bronię się przed tym wpływem, ale to jest zupełnie coś innego. Że ja sam chcę uczestniczyć w tej grupie, że jak gdyby nie tyle zależy od grupy, ale do niej należy. Chciałbym właśnie być członkiem tej grupy, więc do mnie należy inicjatywa. Więc dlatego pojawia się dystans wobec tego, co mnie otacza, wobec motywów działania, że ja jestem jak gdyby częścią większej rzeczywistości. Można powiedzieć, że przestaję działać na te bodźce, tylko zaczynam właśnie używać je jako sposobów realizacji większych celów. Można powiedzieć, że nie następuje tutaj zawieszenie mojej własnej woli, lecz poszerzenie zakresu moich działań. Przestaję działać tylko jako jednostka, zaczynam działać właśnie jako cząstka większej całości. Więc miejsce motywu, które poruszają wolę niejako z zewnątrz, zastępuje dążenie do dobra, do którego podmiot dąży. No i już Platon mówił, że nieco innego ludzie kochają jak tylko dobro i właśnie dążą do realizacji tego dobra, a nie tylko swoich własnych interesów. No więc teraz wnioski, które jak gdyby jeszcze nam to lepiej może zilustrują. Wnioski z tego drugiego spotkania, a zarazem jak gdyby perspektywa kolejnego kroku. Więc można powiedzieć w ten sposób, że zjawisko wczucia ma podobną funkcję jak zjawisko uczestnictwa, czyli poszerza w pewien sposób. Wczuwając się, wchodzę w świat drugiego człowieka. Jest on mi dany jak gdyby. Natomiast w uczestnictwie jest podobnie ten drugi człowiek mi dany, ponieważ żyje jak gdyby już jego wolą. Żyje w szerszym, że tak powiem, zakresie. Uczestnictwo jest to czynność osoby, jej woli, a mniej poznanie, mniej niż orientacja w sytuacji. Więc ta czynność właśnie pozwala mi wejść w świat drugiej osoby, co jest niesłychanie istotnym zjawiskiem. Więc jeżeli mówimy, że wczucie jest pewnym doświadczeniem, jest jakimś rodzajem doświadczenia, to wydaje mi się, że to doświadczenie można by ująć na dwa sposoby. Z jednej strony jest to oswajanie się z czymś, czyli uznanie
za swoje tego, co ma ten drugi. Może być, że jego życie staje się moim życiem, ja się z tym życiem oswajam. A z drugiej strony na tym polega właśnie wychowanie. Więc można powiedzieć, że teraz pojawia się pytanie, jak ten drugi, w którego życiu chcę uczestniczyć, wczuwać się, może mi to ułatwić. I tutaj są dwa, że tak powiem, rozwiązania, które jako ilustrację przytoczę. Mianowicie pierwsze to jest to, co Saint-Exupéry nazywa oswajaniem. Szukam przyjaciół. Co to znaczy oswoić? No i Lis mówi, że jest to pojęcie zupełnie zapomniane. Oswoić znaczy stworzyć więzy. Więzy właśnie pewnego uczestnictwa. I cała jak gdyby ta książeczka jest próbą przybliżenia, co to znaczy być częścią wspólnoty, a nie tylko jednostką, że tak powiem, niepotrzebną innym ludziom, no co tą historię doskonale znamy. Ale proszę zwrócić uwagę, że oswajanie to nie jest akcja, to nie jest jakieś działanie. To mały książę wchodzi w życie Lisa, czyli oswaja się z tym, co właśnie jest życiem Lisa. Ale czy warto się oswoić z czyimś życiem? No warto. Dlatego, że jak mówi potem Lis, poznaje się tylko to, co się oswoi. Ludzie mają zbyt mało czasu, by cokolwiek poznać. Więc w pewien sposób jest to też jakaś postać poznania, bo żyjąc czyimś życiem, mogę dopiero właśnie pewne rzeczy poznać. Więc gdybyśmy chcieli właśnie pójść tym śladem, że jest to pewien rodzaj doświadczenia, to proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj kilka odmian doświadczenia. Z jednej strony jest tak zwane doświadczenie zewnętrzne. Coś obserwuję, ktoś mnie obserwuje, mierzę, ważę i tak dalej. Z drugiej strony mamy doświadczenie wewnętrzne, które ma co najmniej cztery odmiany. Z jednej strony reflektuję. Na przykład doświadczam tego w sobie, że niewiele jeszcze rozumiem z danej sprawy. Nie nauczyłem się, nie potrafię czegoś zrozumieć. Drugie doświadczenie jest to odczucie, czyli introspekcja. Doświadczam, że jestem zmęczony, zakochany. A więc jak ja jestem? Doświadczam różnych warstw w sobie. Trzecie doświadczenie wewnętrzne jest to wczucie w relacje z innymi ludźmi. To co Edyta Stein mówi, że mogę jak gdyby ten drugi podmiot poznać, wejść w jego przeżycia. A czwarty rodzaj doświadczenia wewnętrznego jest to uczestnictwo w czyimś dobru. W czyimś dobru właśnie. To jest nie tylko wejść w relacje, ale wejść jak gdyby w jego życie. To jest troszkę nawet jeszcze więcej. I teraz to czwarte doświadczenie, czyli uczestnictwo, jest bazą wszelkiego zjawiska wychowania. I ostatni slajd, o którym tutaj chcę powiedzieć, jest już zapowiedzią właściwie trzeciego naszego kroku, czyli przeniesiemy teraz to, o czym tutaj mówimy, o tych czterech światach, w dziedzinę wychowania. W liście do rodzin Jan Paweł II stawia sobie takie pytanie retoryczne i sam na nie odpowiada. Na czym właściwie polega wychowanie? Nie pojawia się odpowiedź wprost. No wychowanie to jest robić to czy tamto. Najpierw buduje jak gdyby kontekst i mówi tak. Wydaje się, że aby trafnie na to pytanie odpowiedzieć, nie można pominąć dwóch fundamentalnych prawd. Po pierwsze, że człowiek jest powołany do życia w prawdzie i miłości. Czy ma życie wewnętrzne, a to życie wewnętrzne karmi się właśnie prawdą i miłością. A po drugie, i to jest może ważniejsze, że każdy urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie samego. To właśnie to, żebym ja mógł uczestniczyć w życiu drugiego człowieka, ten drugi człowiek musi mi się otworzyć na to uczestnictwo. Tak jak właśnie Lis mówi, możesz do mnie przychodzić, będziemy się oswajali. Bez tego przychodzenia, bez bycia ze sobą oczywiście nie można się oswoić, nie można właśnie wejść w życie drugiego człowieka. Więc to jest podstawa rzecz, że jeżeli rodzice są dla siebie darem, jako małżonkowie, potem stają się darem również dla swoich dzieci. Jeżeli oni mają właśnie tą postawę daru, to wtedy jest możliwość wychowania. Bo mówi tak, również i wychowanie jest procesem, w którym wzajemna komunia osób dochodzi do głosu w sposób szczególny. Wychowawca jest osobą, która rodzi w znaczeniu duchowym. Do tego rodzenia się właśnie odwołuje cały czas. Że uczestnictwo jest pewnym kredytem. Ja moją naturę poszerzam, sam siebie przemieniam, rodzę sam siebie. I wychowanie właśnie takie nieustanne rodzenie tej osoby następuje. Wychowanie, mówi, jest wspólnym uczestnictwem w prawdzie i miłości.
Mamy tu jak gdyby bardzo istotną rzecz, że gdybyśmy nie zwrócili się właśnie do tego zjawiska uczestnictwa, tego wczucia się w wolę drugiej osoby, ich nie mieli chęci uczestnictwa w tej woli, nie byłoby żadnego wychowania. Jeżeli tylko nabywam wiedzę, to jest edukacja, dydaktyka. Mogę mieć bardzo wiele wiedzy, a nie uczestniczyć w kimkolwiek. Żyć tylko swoim własnym życiem. A wychowanie właśnie polega na tym, że zaczynam uczestniczyć w życiu innych ludzi, a ci inni ludzie przyjmują mnie niejako do tego uczestnictwa. Ja chcę poszerzyć swoje, że tak powiem, gabaryty osobowe, bo przez to staję się. Więc może by powiedzieć i tak również, że bez innej osoby, jak już mówiłem, nie można stać się osobą. Ta druga osoba jest konieczna, żebyśmy my mogli właśnie urzeczywistnić to swoje życie osobowe. Więc czy mówimy o wczuciu się w drugą osobę jako osobę? Czy mówimy właśnie o tej czynności woli, która wchodzi w świat drugiej osoby? Właściwie mówimy o tym samym, czyli właśnie o tym, że poszerzamy się niejako. I dobrym słowem chyba, bardzo trafnym jest chyba to pojęcie uczestnictwa, czyli wejście, że tak powiem, w życie drugiej osoby. Więc to pokazuje, że osoba jest zdolna do zupełnie innych czynności niż tylko jej ciało, niż tylko jej uczucia. Osoba jako właśnie byt duchowy ma zupełnie nowe zdolności, nowe perspektywy funkcjonowania, ale musimy to jakoś zobaczyć, dlatego te cztery światy, o których mówiliśmy, są ważne. Jest to jak gdyby pewna mapa poznawcza, żeby zobaczyć, jak to uczestnictwo się pojawia, na czym polega właśnie to, że osoba wyraża się w tym czynie, jak to mówi Wojtyła, czyli osoba i czyn, a tym czynem właśnie, który tą osobę modyfikuje, przetwarza, przemienia, jest uczestnictwo w woli innej osoby, a potem z tego się zrodzi własna wola, o czym będę mówił w kolejnym wykładzie, bo jak mówiłem, uczestnictwo to nie jest zaniedbaniem swojej własnej woli, tylko właśnie poszerzeniem jej możliwości. Jeżeli ta wola się, że tak powiem, zaczyna rodzić jako wola osobowa, no to wtedy zaczyna być możliwość dopiero własnego sprawczego i twórczego i odpowiedzialnego działania. Więc jak mówię, to już jest wprowadzenie w kolejny wykład, który będzie poświęcony właśnie wychowaniu personalistycznemu, opartemu o pojęcie uczestnictwa. Dziękuję za uwagę i oczywiście będzie czas na pytania. To dziękuję.